Zima w tym roku długo kazała na siebie czekać, ale w połowie lutego już jest i rozgościła się u nas na dobre. To pozwala korzystać nam z jej wspaniałych uroków. Jesteśmy na wyciągu za Groniem, gdzie trwają zawody w narciarstwie alpejskim. Zawodnik z numerem 84, a na co dzień wójt gminy Węgierska Górka. Panie wójcie, jak forma? No, forma znakomita. Taka forma, że drugi raz mam po prostu na nogach narty dzisiaj, ale myślę, że spokojnie zjechaliśmy raz, myślę, że zjedziemy drugi raz i któreś tam miejsce zajmiemy. Na pewno nie pierwsze, bo znamy powiedzmy tych zawodników, którzy tutaj dzisiaj startują, to są naprawdę dobrzy zawodnicy i pokonać ich jest bardzo trudno. To dla księdza pierwsze zawody organizowane w tym miejscu. Pierwsze zawody, jestem pod urokiem tego miejsca, tych ludzi i tego wszystkiego, co dzisiaj przeżywam. Wspaniałe. Rozumiem, że będą kontynuowane. Myślę, że będą kontynuowane. Pan wójt jest, Piotr jest duszą tej uroczystości zawodów, a ja tak trochę wspomagam. Ksiądz narciarz. Znany. Dokładnie znany. Proszę powiedzieć, jak jest w ogóle sekret na tak wspaniałą kondycję, jaką ksiądz reprezentuje? No jakąś taka stała aktywność po prostu. Przez całe życie, mimo że miałem tych zajęć kapłańskich, zawsze staram się uprawiać sport. Teraz korzystam, że mamy basen niedaleko też. No i jeżdżę na nartach. Mimo że zima tego roku taka była, to już byłem parę razy. Byłem nawet w Zubercu, byłem w Orawicy, na Słowacji. Ksiądz ma za sobą również niedawne sukcesy na nartach. No to znaczy, w Wiśle są takie zawody dla księży. No a ja tam jako najstarszy zazwyczaj jestem, no to mam szansę na puchary i na pierwsze miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy w takim razie dużo zdrowia i doskonałej kondycji. Dzisiaj mamy wyśmienitą pogodę, zresztą to widać po zawodnikach, którzy tutaj są. Mamy bardzo dużo zawodników, także cieszymy się z tego, że te zawody nam wyszły. Natomiast no jeżeli chodzi o te krajobrazy, które tutaj mamy, no to my jesteśmy gmina Węgierska Górka. Gdzie się pójdzie, powiedzmy, w jaki zakątek tej gminy, to jest pięknie, cudownie można powiedzieć. Zapraszamy wszystkich do gminy Węgierska Górka. Ewa Jeremicz, Beskid Life.